Czy mnie słychać? Tak? Dobrze. Dzień dobry. To rozpoczynamy naszą debatę poświęconą książce Gabriela Kaisera Klincz, debata polsko-żydowska. Na książkę składają się rozmowy autora z Polakami i Żydami, chrześcijanami i wyznawcami judaizmu. Wśród rozmówców znaleźli się m.in. ksiądz prałat Józef Maj, naczelny rabin polski Michael Szudrich, historyk profesor Jan Żaryn, teolog, biblista, ksiądz profesor Waldemar Chrostowski, były prezydent Polski Aleksander Kwaśniewski, były ambasador Izraela w Polsce profesor Szewach Weiss oraz założyciel pierwszej powojennej liberalnej wspólnoty żydowskiej w Polsce Seweryn Aszkenazy. Dwóch z wymienionych rozmówców jest dzisiaj z nami. Witam profesora Jana Żaryna, historyka, redaktora naczelnego Księgnika Historii, senatora Rzeczpospolitej Polskiej, przewodniczącego Komisji Historycznej Komitetu dla Upamiętnienia Polaków Ratujących Żydów, wieloletniego pracownika Instytutu Pamięci Narodowej oraz pana Seweryna Aszkenazego, założyciela pierwszej powojennej liberalnej wspólnoty polskiej. Miał być z nami również profesor Szewach Weiss, ale z powodu choroby nie mógł niestety przybyć. Witam także autora książki Gabriela Kaisera, dziennikarza i publicysty. I może rozpocznę od autora książki. Mam do pana takie pytanie. Czy nie ma pan poczucia, że z tego tytułowego klinczu nie ma właściwie wyjścia, że dialog polsko-żydowski skazany jest albo na eskalację wzajemnej wrogości, albo zagadywanie i zakłamywanie trudnych tematów poprzez, nie wiem, polityczną poprawność choćby? To jest właśnie główne pytanie tej książki. Tutaj zadaję właśnie pytanie, czy znaleźliśmy się w klinczu, czy możemy z tego wyjść. Tutaj są różne podmioty po stronie polskiej. Oczywiście mamy rząd, mamy zwykłych Polaków, po drugiej stronie mamy polskich Żydów. Tu to środowisko też jest bardzo różnorodne. Mamy Żydów Izraela, Żydów ze Stanów Zjednoczonych i Żydów wierzących, niewierzących. Więc jest to na pewno problem, żeby zdefiniować tak naprawdę, czym jest dialog polsko-żydowski. Dialog polsko-żydowski właśnie jest dlatego tak trudny, że nie wiadomo, kto z kim rozmawia. Nie ma podmiotów, które by reprezentowały cały świat żydowski, nie ma podmiotów, które by reprezentowały wszystkich Polaków. Oczywiście można powiedzieć, jest państwo polskie, ale wiadomo, że państwo polskie ma różne cele, w jakiś sposób rozmawia ze społecznością żydowską, ale też bardzo ważne jest to, żeby odbywał się dialog na poziomie społeczeństw i on jest na pewno bardzo trudny i wydaje się, że o ile możemy wyjść z tego klinczu, jeśli chodzi o scenę polską, jeśli chodzi o Polskę, to wydaje się, że z klinczu nie wyjdziemy, jeśli chodzi o taki ogólny dialog polsko-żydowski na arenie międzynarodowej. Na pewno daleko nam do stanowiska amerykańskich Żydów. Tutaj mecenas Uri Huppert powiedział dość mocno, że mamy tam dużo ambasadorów nienawiści, którzy niestety są nastawieni antypolsko. Oczywiście nie wszyscy, bo są różne środowiska. Ale musimy sobie zdawać sprawę, że tak też jest. Powinniśmy to zmieniać poprzez różne akcje, dlatego że na pewno ten problem będzie powracał i to na różnych polach. Jednym tutaj ze stanowisk, które reprezentują amerykańscy Żydzi, szczególnie jeśli chodzi o organizacje międzynarodowe, jest kwestia, która porusza bardzo Polaków, jest bardzo trudna i denerwuje i często powoduje, że mówimy, czego ci Żydzi od nas chcą, jest sprawa restytucji mienia pożydowskiego. Ja w ogóle bym nie nazwał tego restytucją, bo restytucja zachodzi w momencie, kiedy mamy podmiot, który mówi, że chce z powrotem swoją własność, ma na to wszystko dokumenty, jeśli chodzi właśnie o międzynarodowe organizacje żydowskie, to nie ma tutaj ciągłości prawnej. I tutaj na pewno będzie spór i z tego nie wyjdziemy. Wydaje się, że jeśli chodzi o to, jak możemy wyjść, ewentualnie złagodzić pewne ataki, które od czasu do czasu są związane właśnie z tym tematem, na pewno sam rząd nie jest w stanie tu nic zrobić, jeżeli nie będzie to wszystko na poziomie państwa realizowane. Chodzi mi o
o uchwałę na przykład Sejmu Rzeczypospolitej, która by się wypowiadała w sposób jednoznaczny na ten temat. Tutaj bardzo byłoby ważne, żeby były wszystkie, żeby wzięły w tym udział w głosowaniu wszystkie opcje polityczne, byłby to jasny głos, jakie jest stanowisko Polski, bo ten temat będzie powracał i on na pewno denerwuje, na pewno powoduje, że jesteśmy zbulwersowani, czego oni od nas chcą i powoduje, że nie możemy rozmawiać na normalnym polu, takim powiedzmy ludzkim. To jest właśnie kwestia tych roszczeń. Inna sprawa, właśnie tutaj wydaje mi się, że my bardzo dużo robimy, jeśli chodzi o stosunki polsko-żydowskie. Przez wiele lat nawet wychodziliśmy czasami przed szereg, jeśli chodzi o to, co chcieli od nas usłyszeć Żydzi. Mówię tutaj Żydzi, ale to właśnie to rozróżnienie jest widoczne w tej książce. Ale wydaje się, że, znaczy nie wydaje się, jestem wręcz tego pewny, że obecnie piłka leży po stronie żydowskiej. Bo w jaki sposób powinniśmy oczekiwać, że w końcu ta narracja, która jest od wielu lat obecna za granicą, dotycząca Polaków, zacznie się zmieniać poprzez próbę zrozumienia tego, co myślą Polacy, co uważają, bo mimo wszystko ta narracja, która jest na Zachodzie, która często jest narracją żydowską, w żaden sposób nie uwzględnia naszych doświadczeń, naszej pamięci zbiorowej, bo jednak mimo, że mieszkaliśmy w jednym państwie, byliśmy obywatelami Polski, II Rzeczypospolitej, potem też dalej, jak było w PRL-u, też byli Polacy i Żydzi, to jednak różne kwestie inaczej postrzegamy. Więc wydaje się, że tutaj jest potrzebny na pewno dialog, ale też z nastawieniem takim, że mamy własne postulaty. My zwalczamy antysemityzm, bo to jest jasne, bo antysemityzm bazuje na nienawiści, ale chcemy, żeby był zwalczany antykatolicyzm, antypolonizm. I powinniśmy tego oczekiwać. Tutaj musi panować symetria, ale nie taka symetria, że jak oni nie będą zwalczać, to my pokażemy. To nie na tym to polega. Polega to wszystko na tym, żeby wyartykułować to, co naprawdę myślimy i odpowiednio ukierunkowywać naszą politykę historyczną. Mieć własną agendę postulatów, które będziemy chcieli, żeby były reprezentowane przez władze państwowe, przez organizacje polonijne, a także przez Polaków, żebyśmy wiedzieli tak naprawdę, na jakim polu stoimy, bo obecnie nie wiemy. Jeśli Polaka się zapyta na ulicy o Żydów, ma jakieś wyobrażenia, ma jakieś stereotypy, ma wiedzę też, bo to oczywiście każdy inaczej jakby podchodzi do tego tematu. W internecie na pewno tej wiedzy nie znajdzie, dlatego że jest mnóstwo bzdur z jednej i z drugiej strony. Zresztą coraz częściej żyjemy w bańkach informacyjnych, przykładem jest Facebook, gdzie wchodzimy na te strony często, które lubimy i mamy jedną tylko wizję świata. I ta książka właśnie miała spowodować, żebyśmy zobaczyli, co myśli druga strona, jaką ma narrację, w którą stronę zamierza iść i w jaki sposób to skonfrontowali. Ja akurat mam tutaj jasną tożsamość, jestem Polakiem, katolikiem i wydaje mi się, że trzeba właśnie zdefiniować, kim jesteśmy. I z tego pola własnej tożsamości, własnego poczucia wartości wychodzić i rozmawiać, i uczciwie rozmawiać na te tematy. To teraz mam pytanie do pana Seweryna Aszkenazego. Dwa pytania właściwie. Jedno w nawiązaniu do tego, co powiedział pan Gabriel Kaiser, to znaczy piłka jest teraz po stronie żydowskiej. Polacy bardzo dużo robią w sprawie dialogu, w sprawie przeciwdziałania antysemityzmowi. W związku z tym pierwsze moje pytanie jest takie, czy rzeczywiście piłka jest teraz po stronie żydowskiej, ale drugie pytanie wiąże się z tą kwestią podziałów, czy pewnym, no kwestią, kto kogo reprezentuje, bo tutaj też ten wątek pan Kaiser poruszył, to znaczy, że kiedy mówimy my, to tak do końca nie wiadomo, kto my, Polacy, nie wiadomo, no Polacy, kto reprezentuje Polaków. Z drugiej strony pytanie jest, kto reprezentuje Żydów. Pan jest przedstawicielem środowiska, które no, chociażby wywołuje pewne negatywne emocje ze strony przedstawicieli środowisk żydowskich w Polsce z uwagi na to, że jak pan przedstawia tą sprawę, pan próbuje przełamać monopol na wyznawanie judaizmu przez związek wyznaniowy, przez związek wyznaniowy żydowski, w
Polsce. I tutaj jest pytanie do Pana w związku z tym o tą kwestię reprezentacji. Kto dzisiaj właściwie reprezentuje w Polsce Żydów? Muszę się przyznać, że Żydzi nie są najlepszymi futbolerami. To dać im tą piłkę do grania może nie jest najlepsza idea. Ja tutaj widzę bardzo dużo inteligentnych, pięknych polskich twarz. Ja wam gratuluję. Naprawdę. Problem polsko-żydowski jest strasznie skomplikowany i bardzo prosty. Myśmy się nigdy nie zrozumieli, myśmy nigdy nie rozmawiali między sobą. Myśmy żyli razem, ale osobno. Kiedy się patrzę, pytam młodego człowieka, czy by chciał mieć sąsiada za Żyda, to on mówi, no pana by chciał, ale Żydów bym nie chciał. To ja proszę tego młodego człowieka, żeby mi to wytłumaczył. No, dla niego Żyd jest hasyd, który jest sekta żydowska, kapelusze, strój. Albo ten Żyd z tym złotym, z tą złotą monetą. To jest dla niego Żyd i takiego Żyda on by nie chciał mieć za sąsiada. Ja też nie. Ja moje żydostwo przedstawię dzisiaj jakieś 80%, może nawet 90% światowego żydostwa. Polacy, nie Żydzi, mają fantazyjną, mają fantazyjny obraz o Żydach. Nas dużo nie różni. W 1939 roku dwóch Polaków na Czech było albo analfabetami, albo półanalfabetami. Ja wiem, że to jest trudno dla dzisiejszego młodego Polaka do zaakceptowania, ale tak to było. Dzisiejsza Polska całkiem inaczej wygląda. Młodzi, mądrzy, inteligentni, pracowici. Polska ma dzisiaj najlepszych matematyków na świecie. Wow! Jednych z najlepszych komputerowców na świecie. Polska kształci bardzo dużo lekarzy, dentystów, inżynierów dla całego świata. Wy tego nawet nie wiecie. Byłoby łatwiej, gdyby wasi ambasadorowie, konsuli, żurnaliści o tym mówili. A byłoby lepiej, żeby Żydzi o sobie mówili, co robią i co mogą dać temu światu. Nie co chcą dostać. Ojciec mi powiedział, że bogaty człowiek jest ten, który dużo daje. Nie, który dużo ma. Że on ma Rolls Royce'a i ma te kamienice. Co to ma wspólnego za? Ale ile on da społeczeństwu? A, to jest inna sprawa. My się nie rozumiemy. Trzeba rozmawiać. Trzeba mieć humor w tym. To jest bardzo często zabawne. Tragiczny i zabawny. To proszę was, miejcie humor. I podejdźcie do Żydów jako normalnych, normalnych ludzi, którzy mają swoje własne problemy. To naprawdę ułatwi sprawę. Ale jednak chciałbym wrócić do pytania o tą reprezentację. Kto dzisiaj... Tak, o futbol. O futbol, tak. To też, ale o dialog. Kto tak naprawdę, jak to jest z tą reprezentacją w tym dialogu polsko-żydowskim? Bo my też zadajemy pytanie, kto reprezentuje Polaków w tym dialogu, ale jest też pytanie o to, kto reprezentuje Żydów w tym dialogu. Tutaj jest problem. Kiedy Ben-Gurion spotkał Trumana, Truman powiedział, panie ministrze, panie premierze, pan rozumie, dla mnie jest bardzo trudno być prezydentem 120-150 milionów ludzi. Ten Ben-Gurion się na niego popatrzył i powiedział, panie prezydencie, jest trudniej być prezydentem. I w
2 milionów prezydentów, to kto przedstawia Żydów? Każdy Żyd przedstawia Żydów. To żydostwo, które wy znacie tutaj, w ogóle nie żydostwo. Ja się z tym rabinem w ogóle nie zgadzam. Wszyscy tutaj mają jakieś interesy. I ci, którzy wzięli w rękę żydostwo w Polsce, to nie Żydzi. Nie miejcie pretensji do Żydów, to w ogóle nie Żydzi. Wczoraj był w kościele, jutro pójdzie do meczetu, a dzisiaj są pieniądze w synagodze, pójdziemy do synagogi. Wszyscy ci, którzy byli na czele żydostwa praktycznie, byli właśnie takimi ludźmi. Dostali ogromny majątek. Żydzi odebrali, Polska dała Żydom fantastyczny majątek. Szacowany między 3 a 4 miliardy złotych. Nie miliony, miliardy. Nic nie zostało, wszystko rozkradło. Wszystko rozkradło, no nic nie. A my, Żydzi się na to patrzyli, wow. Polacy się na to patrzyli, wow. Nic nie powiemy, bo my nie, Polacy nie chcemy być traktowani jako antysemici. A Żydzi się wstydzili tej sytuacji. To wszyscy rozkradli, wszystko jest w porządku, dalej nie ma nic, znowu będą żebrakami. I pytanie do profesora Jana Żaryna. Czy nie jest tak, bo rozmawiamy tutaj, pojawia się wątek oczywiście roszczeń majątkowych. Splata się historia z teraźniejszością, splata się współczesna polityka z przeszłością. Czy nie jest tak, że nasza pamięć, czy w ogóle dyskusja polsko-żydowska, ale także dyskusja chrześcijan i wyznawców judaizmu dotycząca przeszłości, że ona jest w dużym stopniu uwikłana w teraźniejszość, jest w jakiś sposób funkcją teraźniejszości, jest obciążona przez teraźniejsze spory polityczne i kontrowersje polityczne? To zdanie, ta teza jest oczywiście prawdziwa. Można powiedzieć, że zawsze wszystko jest, co z przeszłością związane, umocowane także w kontekście teraźniejszym. Ale jeśli chodzi o relacje polsko-żydowskie, czy debatę polsko-żydowską, to ja tę teraźniejszość widzę dzisiaj bardzo optymistycznie. Szczególnie w kontekście teraźniejszości, która miała miejsce u wylotu naszej niepodległości. To znaczy, jeżeli byśmy wzięli te ostatnie 20 parę lat pod uwagę, to ja uważam, że zarówno strona żydowska, jak i polska byliśmy od siebie oddaleni i w totalnym niezrozumieniu, jak słusznie mówił pan Aszkenazy. Natomiast dzisiaj są już warunki brzegowe dużo, dużo lepsze. Nie dlatego, żebyśmy się specjalnie bardziej polubili, czy pokochali wręcz. To nie jest kwestia uczuć. To nie jest kwestia uczuć, tylko to jest kwestia warunków, które zaistniały z racji tego, że jesteśmy narodem niepodległym dzisiaj. I co to oznacza w praktyce? To oznacza między innymi to, że z mojej przynajmniej perspektywy, nawet ja to na sobie odczuwałem prywatnie, indywidualnie, że mając mniej więcej te same poglądy dotyczące na przykład relacji polsko-żydowskich w dwudziestoleciu międzywojennym, 20 lat temu i dzisiaj, 20 lat temu byłem nazywany antysemitą, faszystą, nazistą i parę innych inwektyw. Jak słusznie ksiądz profesor Chrostowski napisał, nie ze strony Żydów, żeby była jasność, tylko ze strony Polaków te inwektywy mnie spotykały. Dzisiaj warunki brzegowe, czyli pewna atmosfera, tło dotyczące możliwości artykułowania polskiej opinii na temat przeszłych relacji polsko-żydowskich już nie są tak umocowane w inwektywach, które ograniczały nasze pole suwerenności. Akurat mam nadzieję, że moje nie, bo właśnie byłem nazywany faszystą, nazistą i tak dalej. Ale dzisiaj ani ja nie jestem nazywany faszystą, ani nikt nie ma wątpliwości, że na przykład w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego po wojnie
kierownictwie tegoż resortu ponad 42% byli to Polacy pochodzenia żydowskiego. 20 parę lat temu powiedzenie tego zdania oznaczało antysemita, nie ma co z nim rozmawiać. Dzisiaj jest to fakt historyczny, którego nikt nie podważa, ani Żydzi, ani Polacy, wszyscy to wiedzą, nie stanowi to zaklęcia. I to jest ta teraźniejszość, która oczywiście jest naprawdę dużo przyjemniejszym momentem, jeśli chodzi o faktycznie możliwości prowadzenia jakiejkolwiek debaty, jakiegokolwiek dialogu. To powoduje, że możemy chyba dziś powiedzieć, że jesteśmy dużo nie tyle bliżej, jeśli chodzi o właśnie tą sferę jakiegoś narodowego takiego, nie wiem, polubienia się, ale na pewno ewidentnie zrozumienia. I podam kilka przykładów. Mianowicie, znowu będę się posługiwał swoim doświadczeniem, bo jeśli to najwygodniej i na pewno tchnie to prawdą wtedy. Mianowicie dla mnie, jako dla historyka, ale szczególnie historyka zajmującego się XX wiekiem, bez wątpienia przede wszystkim zdaniem prawdziwym dotyczącym relacji polsko-żydowskich, zresztą ono jest prawdziwe w sensie historycznym, było to, co też zresztą zabrzmiało w wypowiedzi pana Aszkenazego, mianowicie, że myśmy byli dwoma narodami, które żyły obok siebie, ale na pewno nie ze sobą. I to jest prawda, która nie musi być obciążona w sensie budowania jakiegoś negatywnego obrazu w związku z tym. Z prawdą trzeba się pogodzić, ona taka była, w zdecydowanej większości tego świata żydowskiego, na przykład w dwudziestoleciu międzywojennym, był to świat bardzo bogaty wewnętrznie, ale w ogóle nie nastawiony w zdecydowanej większości na artykułowanie intelektualnej wewnątrz żydowskiej dyskusji na temat Polski odrodzonej i co ma się z nią stać. Żydzi mieli swoje własne i problemy, i wyzwania przede wszystkim budowania nowoczesnego narodu. Jak się okazało, Polska i prawo polskie dało Żydom tę możliwość po wielu, wielu dziesięcioleciach budowania własnego nowoczesnego narodu. Ale oczywiście po stronie czy to endeków, czy piłsudczyków, czy nawet PPS-iaków, którzy w dwudziestoleciu międzywojennym mieli najwięcej relacji z inteligencją żydowską, czy zbliżoną do tego rdzenia żydowskiego, czyli z Bundem, to oczywiście ta wewnętrzno-żydowska dyskusja, czy język hebrajski, czy język jidysz ma być językiem narodowym, co to kogo obchodziło po stronie polskiej? Nic nie obchodziło. To znaczy, żyliśmy obok, prawda? Ja teraz nie mówię tego w formie obciążenia, tylko w formie pewnej faktu historycznego. To zostało w epoce po 1939 roku tak zmielone Holokaustem, że w gruncie rzeczy ta przeszłość opisywana przed 1939 rokiem nabrała nie suwerennego znaczenia, tylko w dużej mierze znaczenia kontekstowego, to znaczy prezentyzm. Holokaust ma opowiadać o tym, co było dobre i co złe w II RP. To jest oczywiście błędem i historycznym, i mentalnym, i jakimkolwiek innym. Dziś się z tego szczęśliwie wydobywamy. Nikt nie będzie, przynajmniej rozsądny, uważał, że każda wypowiedź tak zwana antyżydowska, którą bardzo często nazywamy słusznie, niesłusznie antysemicką w II Rzeczpospolitej, prowadziła autora tej wypowiedzi do roli kapo na terenie Auschwitz-Birkenau, czy jako osobę, która rzekomo jako Polak w czasie wojny zajmowała się mordowaniem Żydów. Wręcz odwrotnie można powiedzieć, że bardzo często status osoby, która ratowała Żyda w czasie II wojny światowej, to jest status osoby, która była w standardach przedwojennych antyżydowską osobą, czy miała postawę antyżydowską. Krótko rzecz mówiąc, wyraźnie zachodzi taka próba zrozumienia pewnej rzeczywistości relacji polsko-żydowskich, które to relacje nie muszą być od razu naznaczane, czy to prezentyzmem z perspektywy Holokaustu, czy prezentyzmem z perspektywy dzisiejszych, na przykład potrzeb
tej czy innej grupy społecznej, polskiej czy żydowskiej, bo oczywiście interesy czy polityczne, czy ekonomiczne, dzisiejsze też rzecz jasna rzutują na tę, czyli też stanowią ten prezentyzm wobec przeszłości historycznej. Ale jestem zdecydowanym optymistą, jeśli chodzi o ten stan teraźniejszości dzisiaj, wobec stanu teraźniejszości 20-25 lat temu. I to jest szalenie budujące. Ale druga rzecz jest ciekawa, dla mnie zaskakująca, krótko już o niej tylko powiem. Nie wiem, jak to dalej z tym będzie, ale na razie przyglądam się, nie wnioskuję. Mianowicie, bez wątpienia, tak jak w II Rzeczpospolitej, na dobre i na złe, czy w I Rzeczpospolitej, narody żydowskie i polski żyły obok siebie i w zasadzie stykały się ze sobą w formie bardziej zewnętrznych relacji niż głęboko wewnętrznych, to mam dzisiaj wrażenie, jak mówię, nie chcę przesądzać, czy to dobrze, czy źle, stawiam taki duży znak zapytania, ale mam takie wrażenie, że autentyczne rozpoznawanie tej przestrzeni polsko-żydowskiej dziś owocuje, że i po stronie Żydów, i po stronie Polaków chciałoby się, pytanie, kto to są ci Żydzi i Polacy oczywiście, ale chciałoby się, żeby przynajmniej dzisiaj i Żydzi, i Polacy poczuli bliskość do Polski. I to jest pewnego rodzaju fenomen, dlatego że i w kwestii geopolitycznej jesteśmy z Izraelem i z ewentualnymi społecznościami żydowskimi reprezentującymi jakieś ważne segmenty albo w dobrych relacjach, albo chcemy być w tych dobrych relacjach. Z Izraelem wydaje się, że jesteśmy, wszystko na to wskazuje. Postać ambasadora Szewacha Weissa urosła w Polsce do tego symbolu, można powiedzieć, relacji polsko-żydowskiej, w której pan Szewach Weiss odgrywa rolę, można powiedzieć, jedynego w 100% Żyda, który reprezentuje 100% Żydów. Ja nie wiem, że to jest prawda, ale taką ma w Polsce opinię. Co to oznacza? To oznacza, mimo że to jest nieprawda, że my chcemy mieć takich Żydów, my Polacy. To znaczy dzisiaj chcemy mieć takich Żydów, którzy chcą być razem z nami Polakami i chcą reprezentować nawet na zewnątrz także interesy polskie i odczuwać polskość, nie tracąc także swojej żydowskości, bo Szewach Weiss jest i był świetnym ambasadorem swojego państwa, rzecz jasna. Ale w praktyce okazało się, że reprezentuje rewelacyjnie interesy Polski. Proszę zobaczyć, jaka jest odległość w momencie, kiedy i Polacy, i Żydzi w ciągu tych 20 lat mieli prawo wreszcie powiedzenia sobie wzajemnie chociaż cząstki prawdy. Czyli ja jako antysemita mogłem mówić to, co myślałem, a nie byłem zamykany w inwektywami, że nie wolno mi mówić, bo antysemici oczywiście nie wolno się odzywać, a już na pewno budować świadomość społeczną. Więc ewidentnie jesteśmy w dobrym miejscu, ta teraźniejszość dzisiaj jest dla mnie teraźniejszością bardzo pozytywnie postrzeganą i co najwyżej jestem zadziwiony, że w takich przeszłościowych pokładach i niechęci, wzajemnej niechęci, niezrozumienia życia obok, to nie wróciliśmy do stanu II RP, tylko jesteśmy w zupełnie innym miejscu. Mimo że teoretycznie można było dojść do wniosku, że się w sensie pozytywnym także wróci do stanu przedwojennego. Polacy realizują swoje interesy, budują swoje państwo, swoją niepodległość, Żydzi mają swoje interesy, budują swoje państwo. To też jest, ale się okazuje, że jednak ta przeszłość między drugą RP a dniem dzisiejszym zaowocowała jakimś potencjałem dużo sensowniejszych relacji polsko-żydowskich niż w II Rzeczpospolitej. To ja zanim wrzucę trochę dziegciu do beczki miodu, to chciałem jeszcze pana Kajzera zapytać, czy podziela ten optymizm profesora. Tak, jeśli chodzi o tę książkę, którą popełniłem, właśnie też chciałbym podziękować wszystkim moim rozmówcom, bo bez nich nie byłoby tej książki. To wydaje mi się czymś niemożliwym, żeby ona powstała 10 lat temu. Więc to może świadczyć, że jest o wiele lepiej niż było. Dlaczego niemożliwe? Co się zmieniło w takim razie? Że osoby, które występują w tej książce, które pochodzą z różnych środowisk, mają różne światopoglądy,
godzą się, żeby występować obok siebie w jednej książce. Kiedyś, wydaje mi się, byłoby to niemożliwe, bo właśnie z jednej strony byłby zarzut, ten jest zdrajcą Polski, a ten jest antysemitą, tak? Więc i też inna sprawa, że w jaki sposób ja jestem, jeżeli idę gdzieś, ktoś mnie sprawdza, zanim udzieli mi wywiad i mówi, to jest prawicowiec. Ja się czuję katolikiem, Polakiem, prawicowa szufladka jakoś mi nie pasuje, bo jest szufladką, ale w jakiś sposób tak jestem postrzegany. Jeżeli idę do osób, które mają odmienny światopogląd, to one oczywiście patrzą i mówią, nie będę z nim rozmawiał, dlatego że on może coś chce tutaj, nie wiem, właśnie oszukać, wrobić w coś, a tu się okazuje, że wpuszczano mnie, że mogłem rozmawiać z jedną i drugą stroną, że te rozmowy były na poziomie, były sympatyczne, nie odrzucaliśmy się inwektywami, pięknie się różniliśmy, aczkolwiek się różniliśmy, bo ja nie ukrywam swoich poglądów w tej książce, je konfrontuję, właśnie o to chodzi w tej książce, żeby je konfrontować. Wydaje mi się, że tak jak Izrael wychodził z ziemi egipskiej, musiało minąć 40 lat, zanim trafił do ziemi obiecanej, tak samo my wychodzimy z PRL-u i musi minąć jakiś czas, już minęło właśnie trochę od 89, jeszcze do tych 40 lat musimy poczekać, ale może to zabrzmi okrutnie, ale musi wymrzeć jakieś pokolenie, które ma złe emocje, które nie potrafi budować przyszłości, a wejdzie w dialog między dwiema stronami pokolenie, które nie jest obciążone tym wszystkim. Ja wychowałem się w III Rzeczpospolitej, nie ukrywam, że się urodziłem w Łodzi, mieszkałem w Kazimierzu Dolnym. To są miasta, w których mieszkała społeczność żydowska. Grałem w piłkę nożną na boisku zbudowanym na cmentarzu żydowskim. Nadal tam są maceny w Kazimierzu Dolnym, jeśli chodzi właśnie o boisko. Jak padał deszcz, to wypadały kości. I trudno nie zadać pytanie, co z tymi Żydami, gdzie są ci Żydzi? Idzie się w różne miejsca i nie ma tego wszystkiego. Więc to pytanie, wydaje mi się, rozbrzmiewa już od wielu lat. I dzisiaj próbujemy odpowiedzieć sobie na to pytanie, jaka była ta przeszłość, w którą stronę zmierzamy, z kim tak naprawdę rozmawiać, bo wydaje mi się, że dzisiaj nawet problemem nie jest to, kto reprezentuje stronę żydowską czy polską. Oczywiście to jest niby kluczowe, ale o wiele bardziej kluczowe wydaje mi się to, że staliśmy się chłopcem do bicia dla innych narodów. Tutaj jest kwestia tego, że bardzo wygodnie rzucić się na Polaków antysemityzm, czy to przez Niemców, czy to przez Rosjan, czy to też przez Francuzów. Ostatnio mieliśmy wiadomość o tym, że nie będzie wyświetlany film Azyl o Polakach, którzy ratowali Żydów w warszawskim zoo we Francji, bo dystrybutor filmów odmówił. Wszyscy dystrybutorzy odmówili. Oczywiście tu pojawiały się głosy w polskim internecie, że jest tam limit na wyświetlanie filmów zagranicznych, nie jest to film kasowy, nie jest to film na takim wysokim poziomie i można inne wybrać. Ale tutaj trzeba sięgnąć w takim razie do początków, do tego, jak były przyjmowane filmy Wajdy, Ziemia Obiecana, jak był Korczak przyjmowany we Francji. Były zarzuty antysemityzmu formułowane nie tylko pod adresem Wajdy, pod adresem filmu. I też trzeba pamiętać o filmie Claude'a Lanzmanna, Shoah, który ukształtował tak naprawdę podejście świata zachodniego do Holokaustu, do kwestii udziału Polaków w Holokaustu, bo o tym się już tak mówiło. Jeśli chodzi o scenariusz nawet tego filmu, który był przetłumaczony na język angielski, to na okładce mamy Polaka, który wjeżdża lokomotywą do Treblinki. Jeżeli ktoś widzi taką okładkę, widzi Shoah, Holokaust, no to potem się dziwi, że Polacy się oburzają, że są polskie obozy śmierci, że Polacy brali udział w eksterminacji Żydów. Więc tak naprawdę mamy bardzo dużo do zrobienia w odkłamaniu tej narracji, która jest obecna w świecie zachodu, która była też kształtowana przez ludzi, którzy z Polski wyjechali, po części przez Żydów, bo tutaj akurat tutaj bardziej Claude Lanzmann to jest francuski Żyd, który tak naprawdę nie czuł się Żydem i tę żydowskość tu dopiero próbował odkrywać. Tylko tę żydowskość odkrywał poprzez jakiś sposób szukanie winnych i tymi winnymi okazali się tutaj w twórczości Polacy. Więc to jest zasadniczy problem, żebyśmy zdefiniowali, z kim chcemy rozmawiać, jaką mamy tę agendę. Właśnie tutaj przykład Francji, przykład Rosji, przykład Niemiec.
musimy kierować i też prosić. W jakiś sposób to powinno być naturalne, że polscy Żydzi powinni wspomagać nas w tym dialogu, w szerzeniu prawdy historycznej. I jesteśmy, chcąc nie chcąc, strażnikiem historii. Nie tylko strażnikiem historii II wojny światowej, ale strażnikiem historii Holokaustu. To na naszej ziemi to się zdarzyło. My nie mieliśmy na to żadnego wpływu. Najpierw chciano zabić Żydów, potem następni mieli być Słowianie, Polacy. I my musimy o tym opowiadać. Musimy pokazywać, co stało za nazizmem, że to nie było chrześcijaństwo, tylko że to było pogaństwo, i które podkopywało korzenie chrześcijańskiej Europy. Musi ta narracja być nasza słyszana i reprezentowana przez placówki dyplomatyczne. Wydaje mi się, że tutaj dużo do zrobienia ma polski MSZ. Powinien wysłać naszych ambasadorów na jakieś szkolenia, dać im jakieś biuletyny, z których mogliby czerpać wiedzę, żeby byli przygotowani w reprezentowaniu Polski na arenie międzynarodowej. No tak, ale to jest, powiedzmy, to są pewne postulaty. Ja bym nawet posunął się do tego, żeby powiedzieć, że to jest element pewnej propagandy, to znaczy wchodzimy w obszar polityki historycznej. Natomiast ja bym chciał jednak rozmawiać o rzeczach, które naprawdę no, są kontrowersyjne, stanowią pewien przedmiot sporów, dyskusji, bardzo ostrych dyskusji. Pan bardzo słusznie zauważył tutaj odnośnie Claude'a Lanzmanna, właśnie to jest ta figura, można powiedzieć, Żyda wykorzenionego, który szuka trochę swojej żydowskości jako takiej formuły pewnego protestu, pewnego, powiedziałbym, opozycji wobec społeczeństw, w których przychodzi mu żyć, czy które przychodzi mu krytykować. Ja mam takie poczucie też, że mamy z tym do czynienia także w Polsce, gdzie to odrodzenie żydowskie, które się zaczęło po roku 1989, ono trochę przybierało formę takiej kontrkultury, takiego właśnie formy szukania tożsamości, która byłaby pewnego rodzaju, no powiem może mocno, ale pewnego rodzaju ekstrawagancją ludzi, nie wiem, wielkomiejskiej inteligencji, która jakoś manifestowała swoją niechęć wobec tradycji narodowej Polaków. To zresztą do tego jakoś tam też nawiązywał wcześniej pan Aszkenazy. Ale ja bym chciał, właśnie jeśli już tutaj mówimy o rzeczach kontrowersyjnych, w książce, i to będzie tutaj moja uwaga do pana Seweryna Aszkenazego, pan z kolei mówi coś takiego, że należy patrzeć na państwo żydowskie bez złudzeń, bo pan profesor Żarn powiedział o tym, że no, mamy dobre stosunki polsko-izraelskie, Izrael jest teraz właśnie nastawiony jakoś tak no, pozytywnie do Polski, była przywołana postać ambasadora Szewacha Weissa. Pan tymczasem mówi w tej książce co innego, że Żydzi tak naprawdę w Izraelu chcą zapomnieć o swoim dziedzictwie w Polsce, prawda? Że chcą je przekreślić, że to jest dla nich nieistotne. No to raczej nie świadczy o tym, że Żydzi w Izraelu mają pozytywny stosunek do Polski. Jak to rozumieć? Pan zapomniał o pytaniu pana Kaisera. Pytanie było, że Żydzi chcą wziąć władzę nad Polską. Że tak Polacy myślą. Na to powiedziałem, Żydzi w ogóle chcą się pozbyć. Żydzi i Izraelczycy. A żeby mieć całą historię swoją, chcą zapomnieć o tych związkach. Nie, że Żydzi są przeciwni Polsce. Oni, sioniści, chcieliby wyobrazić Izrael, który by zawsze istniał i jedyne miejsce, i w Polsce było mniej więcej w porządku, nie zawsze. Przyjechał prezydent Perec, przemówił w Mariocie i podziękował Polsce, że gościli Żydów przez 700 czy 800 lat. Ja nie wiem, ale ktoś, który zamieszka ze mną przez 2 miesiące, to już nie jest turysta. Musisz zabierać miejsce w tym mieszkaniu, a 700-800 lat to nie jest gość. To można zrozumieć, że on by chciał, żebyśmy byli gośćmi tutaj. Żydzi sioniści by chcieli z nas zrobić gości. Tymczasem, wow,
To jest mój bez i to są moje pierogi i to jest wasza maca, którą możecie kupić w każdym markecie i to jest wasza chałka, którą możecie kupić praktycznie w każdej piekarni. Jakoś to jest wszystko nasze. Z profesorem mam jedną debatę, zgadzam się po większości, ale rzucić 42% komunistów czy ludzi byli Żydami, nie wiem czy to było 2% czy 42%, ale zdaje się byśmy musieli to na takie rzeczy, jeżeli na tym zależy, to nie jest ważne. I 2,42% w skali całego MBP, 42% w skali kierownictwa MBP, czyli od naczelnika z wyższy. Nie, ja wiem coś innego, ale w porządku, możemy się nie zgadzać. Ja chcę państwu, czy jeżeli moglibyście mi pomóc coś zrozumieć, to bym chciał się państwa zapytać, czy oskarżacie Żydów za to, że zaistniał komunizm w Polsce. Kto w tym milieu by oskarżał Żydów, jeżeli komunizm i zaistniał w Polsce, to jest wina Żydów. Nie bójcie się, ja nawet. Pan nawet. Komunizm by nigdy nie zaistniał w Polsce, gdyby wasi fajni alianci, Anglicy i Amerykanie, by nie oddali Polskę Stalinowi w jednej minucie. To prawda. No, w jednej minucie. W Jalcie i w Poznaniu. Myśmy nic nie byli bać. Dla tych poważnych państw my, a ja jestem też Polakiem, ja się liczę z wami, ja bym stał po stronie polskiej. Myśmy nic nie znaczyli. A Żydzi dla tych ludzi znaczyli nawet mniej. Nie. Nikt nas nie chciał. Dali nas wyrżnąć. 89% Żydów zostało wyrżniętych. A to, że Stalin wziął kilku Żydów, których ocalił i z nich zrobił komunistów, dlaczego się dziwimy? Dlaczego powinniśmy nawet się dziwić? On im uratował życie. Powiedział, teraz na Polskę, nasza, oni do nas należą i oni przyszli i byście głosowali na tak. Nie. Ja rozumiem, ja cię nie musicie powiedzieć, ale wyszło, nikt nie wyszedł na ulicę, nikt, jak w żadnym polskim mieście, byście nie wyszli na ulicę. Z tym, że Petersburski Lewkom składał się również w ogromnej mierze Kto? Z członków narodu żydowskiego. Kto? Petersburski Lewkom. Szanowni Państwo, czy będzie szansa porozmawiania z panem Asztenazy? Na razie jeszcze mamy debatę. Proszę was, patrzcie się naprawdę. Naprawdę. Nie jakiś przesądzony idy. Ja jestem Żydem, produktem Jerozolimy, produktem żydowskiej religii, produktem żydowskiego wychowania. Polacy są produktem Kościoła, chrześcijaństwa. To jest klej polski i to jest mój klej. Gdybyśmy tego słonia wyrzucili z pokoju i byśmy mogli szczerze porozmawiać, kto, co, jak i kiedy, to byśmy doszli szybko do wniosku, że możemy nie tylko żyć razem, ale być razem. A kto jest tym, czy co jest tym słoniem? Słoń jest żydowska, religia żydowska, nasi rabini, i słoniem jest Watykan i Kościół Polski. To są dwa ogromne słonie. I my jesteśmy zbudowani z tego. Nikt nie może powiedzieć, o, ja jestem ateistą, ale produkt żydowstwa, produkt nauki 2500 lat nauki, a wy jesteście produktem 1500 lat. Produkt.
musimy się tego pozbyć. Jeżeli my byśmy mogli się tego pozbyć... Ale my nie chcemy. Ja nasza cywilizacja. Ja chcę, bo nasza cywilizacja, my istniejemy od milion lat, tak mówią przynajmniej liczenie. A nasza cywilizacja ma niepełnych 10 tysięcy lat. Cieniutka cywilizacja. My dopiero co zaczynamy. My dużo nie umiemy. Uczmy się. I bądźmy życzliwi jeden dla drugiego. Co tu mamy do stracenia? Dziękuję. To ja teraz mam do pana profesora Żaryna pytanie. No, padła taka teza, że wszystkiemu właściwie winna jest religia. Po stronie żydowskiej judaizm, po stronie polskiej chrześcijaństwo. A ja jeszcze tutaj dorzucę taki fragment z książki. To jest rozmowa Gabriela Kajzera z Sewerynem Aszkenazym. Słowa pana Aszkenazego. To pomaganie Żydom podczas wojny bardzo często jest mitologią i trudno znaleźć kogoś, kogo by Wyszyński ocalił. Nie mówi się o tym, że daje się komuś kawałek chleba, żeby się go pozbyć. Sprawiedliwi wśród narodów świata ratowali Żydów. Wyszyński nie ratował Żydów. Wyszyński był antysemitą. Żydzi to widzieli. Kościół był antysemicki.